Bo ja Państwu powiem rzecz szokującą. Jeżeli my mówimy, ja proponuję w tej mojej propozycji, żeby przyjąć te 7 zł jako taką stawkę podstawową od osoba, od śmieci od osoby, prawda? To i tak uważam, że ta stawka jest bardzo wysoka, ponieważ ja Państwu powiem, co wynika, nawet jeżeli popełniłem błąd, bo ja oczywiście dysponuję tylko danymi kalkulacyjnymi tych stających do przetargu, ale tam koszt wywozu takiego skalkulowanego śmiecia od osoby w poszczególnych sektorach waha się od złoty 80 do 2,60. Więc 6-7 zł to i tak jest bardzo wysoka stawka. I nawet jeżeli tam oczywiście jest to obarczone dużym błędem, bo ja nie mam dokładnych danych dotyczących, precyzyjnych danych dotyczących ilości ludzi mieszkających, prawda, i tak dalej. Jeżeli założymy, że jakaś część nie płaci, no ale ludzie, no nie możemy założyć, że będzie płaciło 25% czy 30%, no bo wtedy to wszystko traci jakikolwiek sens. Więc ja mówię, przyjęcie tej stawki podstawowej, czteroosobowa rodzina, 28 zł, to jest naprawdę wystarczające aż na to, na pokrycie wszelkich kosztów związanych z wywozem śmieci. I można by przyjąć, że po jakimś czasie obowiązywania tej ustawy, kiedy będziemy wiedzieli dokładnie, ile wywieźliśmy, bo tak naprawdę to się przecież też jakoś liczy, wtedy będzie można ewentualnie przymierzyć się do skalkulowania tej stawki na nowo. Natomiast ja zakładam, że przyjęcie się jako rozwiązania 7 zł od osoby, tak z grubsza licząc, tak jak proponowałem tutaj w tym rozwiązaniu, to jest naprawdę coś, co w całości pokryje koszty wywozu śmieci, a co jednocześnie będzie w granicach no przynajmniej tych obciążeń, które Państwo ponosili dotąd, bo Pan mówi tam 6 z kawałkiem, było, prawda? I ja Pana zapewniam, że PUB wywożąc śmieci za taką stawkę, to miał pokryte wszystkie koszty wywozu i jeszcze tyle zysku.